Najnowszy dwutygodnik Nowe Info już w kioskach. W tym numerze piszemy o kulisach przejęcia przez władze Tychów szpitala wojewódzkiego. Szczególnie prezydent miasta nie był od początku przychylny tej operacji. Szczegóły w artykule Ból przejęcia szpitala. 1 listopada we Wszystkich Świętych tyskie trolejbusy i autobusy będą wozić za darmo pasażerów i to nie tylko na cmentarz. Co się dzieje na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Pszczynie? Nagrobki są tam powbijane na opak, trwa tam remont. Nie wiem, czy to fuszerka, czy celowe działanie. W Mikołowie, w Yazaki Automotive, jednej z największych firm w tym mieście, przeprowadzono referendum strajkowe. Załoga domaga się podwyżek i jest zdeterminowana przeprowadzić strajk, jeśli się nie dogada z pracodawcą. W Pszczynie burmistrz miasta jest niezadowolony z pracy radnych w komisji rewizyjnej. W zasadzie to dobrze, bo komisja rewizyjna jest przecież od tego, aby patrzeć władzy na ręce, a władzy się to nie zawsze może podobać. Prezes tyskich linii trolejbusowych mówi o powstaniu 7. linii trolejbusowej w Tychach. Tragedia na rajdzie Śląska w Suszcu. Rajdowy samochód wjechał w dziewczynki. Kolejna piękna praca tyskich konserwatorów, którzy odnowili sarkofag hrabiny von Hochberg. Pojechał już on do Świebodzic na Dolnym Śląsku, gdzie szczątki hrabiny spoczywały w krypcie. U nas zapowiedzi kulturalne, jak zawsze. Program telewizyjny. I w tym numerze aż 7 stron sportowych. A na ostatniej stronie krzyżówka, w której można wygrać fajne książki ufundowane przez wydawnictwo Wideograf. Dwutygodnik Nowe Info polecam w kioskach i w e-wydaniu. Jarosław Jędrysik, redaktor naczelny.